Witam w drugiej części poznawania samolotu Boeing 777. W moim przypadku model 300, ale jest do wyboru więcej tam modeli, co omówiłem w poprzednim odcinku. No i oczywiście jesteśmy w symulatorze Flight Gear. Także w woli przypomnienia, ostatni odcinek nagrywałem już dosyć dawno temu. Mamy już tutaj wszystko postawiane, jeżeli chodzi o tutaj ground services, pasażerowie i załadunek. Tutaj już mam wszystko ustawione. Jeżeli tutaj nie widzieliście tego, możecie tutaj się cofnąć do pierwszego odcinka. Dzisiaj bardziej przyjrzymy się systemom tutaj tego samolotu. Omówimy sobie bardziej może panel górny. Także weźmy sobie Handy Viewer i tu mamy fajny widok overhead panel. No i tak, pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to jest włączyć baterię. Tu mamy cały panel dotyczący elektryki samolotu. I tu mamy przycisk baterii. Bateria włączona. To jak zobaczymy, to też tam podświetla od razu wszystko. No wszystko. Wszystko w kokpicie. Mamy już podświetlone panele i wyświetlacze. No i tutaj widzimy jeszcze co do tego panelu inne przyciski, którymi możemy sterować. Niestety ten samolot nie dysponuje tutaj podglądem, jak wygląda tutaj elektryka. Tak, tu mamy przycisk elek, ale on jest niestety nieaktywny, więc normalnie byśmy mogli go sobie kliknąć i na tym wyświetlaczu podejrzeć sobie cały schemat elektryki tego samolotu. Niestety twórcy tego samolotu jeszcze tego nie oddali. Może w przyszłości się tego doczekamy. Ale możemy tutaj omówić mniej więcej, jak to działa, patrząc na te przyciski, dlatego też, że tutaj mamy też pewien schemat. Ogólnie samolot jest zasilany z silników. Oczywiście, jeżeli silniki działają i to jest taka normalna praca, tak, podczas przelotu, że silniki nam działają i to silniki generują nam prąd. Także idąc tutaj od dołu, mamy po lewej i po prawej stronie IDG, czy też IDG, czyli Integrated Drive Generator. I tutaj mamy przycisk, tak, pierwszy to jest do wyłączenia tego IDG, a drugi przycisk jest to włączenie i wyłączenie generatora prądu z silnika lewego, jak i tutaj z prawego. No jest to taki zespolony układ, który nam właśnie generuje to IDG i generator z silnika generuje nam, a po prostu wytwarza nam prąd o stałej częstotliwości. Tutaj możemy wyłączyć IDG, ale zrobienie tego spowoduje, że odetniemy sobie źródło zasilania z lewego silnika na przykład. Niestety tutaj ten przycisk nie działa, nie jest symulowany, tak, tutaj mamy tylko możliwość podniesienia osłonki, ale sam przycisk wyłączenia IDG nie działa. Za to możemy sobie wyłączyć czy też włączyć sam generator w danym silniku, czy to lewym, czy prawym. Że trochę to jeszcze przybliżę. OK. No jak te silniki nam działają, tak, to one nam wytwarzają właśnie prąd do, tak, lewy silnik wytwarza prąd do lewej magistrali, prawy silnik do prawej magistrali. Ale w tej chwili silniki są wyłączone, więc tutaj one nam nie zasilają nam układu prądem. Teraz mamy włączone tylko baterię. Tu też widzimy, że mamy dwa przyciski dostępne co do zewnętrznych źródeł zasilania. Mamy tutaj primary external power i secondary external power. To sobie włączyliśmy w poprzednim odcinku. Tu mamy ground services control i tu możemy sobie włączyć zarówno primary, jak i secondary i widzimy, że tak, po włączeniu checkboxa tutaj włącza się nam opcja, że jest, tak, podświetla się napis available, czyli dane zasilanie jest dostępne. No i w tej chwili, żeby właśnie nie drenować baterii samolotu, włączamy sobie główne zasilanie. Mamy przycisk on włączone i w tej chwili ten primary zasila nam zarówno prawą magistralę, jak i lewą magistralę główną. No dlatego, że jest to w tej chwili jedyne źródło zasilania. Ale dla tego samolotu, dla tego wielkiego samolotu jest to niewystarczające źródło zasilania. W tej chwili prawdopodobnie jest odcięta kuchnia i no i też takie urządzenia poboczne typu na przykład, nie wiem, telewizory na siedzeniach dla pasażerów. Czyli takie zbędne rzeczy są odcięte, gdy nie ma wystarczającej ilości zasilania. Dlatego należałoby jeszcze włączyć właśnie secondary external power. I w tej chwili, gdy mamy włączone oba, działa to tak, że
Ten primary external power zasila prawą magistralę, a secondary external power zasila lewą magistralę. Gdzieś tak dlatego, że tu mamy dwa styczniki, boost eye, prawy boost eye i lewy boost eye, czyli tak, to jest no, stycznik, który nam tutaj ten układ albo połączy, albo odetnie. I w takim układzie, jeżeli primary tylko działa, to te styczniki są zwarte i prąd może tutaj przepływać, dzięki czemu primary zasila prawą magistralę, jak i lewą magistralę. A jak mamy włączone oba external power, to ten stycznik jest rozłączany. No co oznacza, że właśnie primary zasila tylko prawą magistralę. Tu już prąd nie przepłynie, bo mamy secondary external power, który tutaj doprowadza prąd do lewej magistrali. Oczywiście to działa w trybie auto, więc tutaj nie widzimy, które te styczniki są włączone, czy te styczniki są włączone, czy wyłączone. To byśmy widzieli na ekranie tutaj, gdybyśmy mieli taką opcję włączyć to sobie, ale ten symulator samolot tego nie oddaje, jak już wspominałem. Dlatego tutaj no, nie zobaczymy, które styczniki są w tej chwili rozłączone, czy połączone. No ale w tej chwili tak to powinno wyglądać, że właśnie każdy z tych zewnętrznych źródeł zasila swoją magistralę. I tutaj jeszcze na dole widzimy, że mamy magistralę transferową lewą i magistralę transferową prawą. I te magistrale transferowe służą do tego, żeby pobierać prąd z tych generatorów zapasowych. Tak? Tu mamy backup generator, lewy i prawy. No i te zapasowe generatory działają w trybie auto. Chodzi o to, że one załączą się automatycznie, jeżeli tutaj w czasie lotu będzie jakiś ubytek prądu, więc wtedy magistrale transferowe zaczną pobierać prąd z tego właśnie generatora na przykład zapasowego. Tak? Lewa magistrala transferowa będzie używała lewego generatora zapasowego, a prawego. To działa w trybie auto, my też nie widzimy, kiedy to się załącza, czy nie. To na przykład załącza się zawsze, kiedy na przykład jest autoland, tak żeby mieć dodatkowy backup, jeżeli chodzi o prąd. No i też oczywiście w sytuacjach awaryjnych, kiedy na przykład padnie jakiś tam generator lewego silnika, czy też prawego, to też załączy się odpowiednio tutaj pobieranie prądu z tego generatora zapasowego. My jako piloci możemy tylko to wyłączyć całkowicie, czyli w tej chwili na przykład wyłączę lewy generator zapasowy. No i w tej chwili, jeżeli coś by się działo z tutaj lewą magistralą, nie byłoby prądu, to magistrala transferowa nie będzie mogła pobierać prądu z tego generatora zapasowego. Dlatego, że go wyłączyłem, mimo że ten generator jest sprawny i on by mi ten prąd dawał, no to ja go wyłączyłem, więc w tej chwili by też generator zapasowy no, nie wytwarzał mi prądu. Ale normalnie powinno być to właśnie w trybie auto. I tak samo tutaj oczywiście włączamy sobie te generatory silników. W tej chwili mamy off, dlatego że no, silniki nam nie pracują, główne są wyłączone. No i tu mamy jeszcze oczywiście APU generator, czyli tak, możliwość włączenia sobie generatora z silnika pomocniczego. No i tu mamy pokrętło, dzięki któremu możemy włączyć ten generator pomocniczy APU. W tej chwili pokrętło jest w pozycji off. Żeby uruchomić, przekręcamy w pozycję on, ale to jeszcze nie uruchamia APU, ale już widzimy, że tak, możemy zobaczyć, że tutaj tu mamy pompy paliwa, tak, tu mamy fuel i tu jest przednia pompa z lewego zbiornika paliwa. Jak włączymy APU, to widzimy, że ta pompa się już włącza, czyli APU będzie nam pobierało tutaj paliwo z lewego zbiornika. No i teraz, żeby włączyć APU, jeszcze przekręcamy na start. APU się uruchamia i tutaj przycisk sprężynuje i wraca w pozycję on. No i w tej chwili nawet słychać, jak tutaj właśnie APU nam się uruchamia. I tu też chyba nie mamy podglądu, jeżeli chodzi o APU. Chociaż tu nawet nie ma przycisku APU, jest tylko engine. OK, widzimy, że APU już nam działa, dlatego że właśnie secondary external power został wyłączony, już nie jest z napisem on, tutaj jest tylko available, a to dlatego, że działa nam generator APU i to on teraz zasila tutaj lewą magistralę.
a prawą magistralę wciąż zasila primary external power. Jeżeli wyłączę primary external power, no to w tej chwili APU generator zasila nam oba tutaj układy, lewy jak i prawy. Ok, ale na razie jesteśmy na ziemi, mogę włączyć primary external power. I teraz tak, jeżeli chodzi o APU, po co nam też to APU, dlaczego je włączamy i należy je włączyć przed uruchomieniem silników głównych? A to dlatego, że właśnie aby uruchomić silniki główne, potrzebne jest też dodatkowo sprężone powietrze, które rozkręci te silniki główne. To sprężone powietrze też możemy dostarczyć sobie z ziemi. Mamy tutaj też opcję Air Start Unit. Może to sobie też podpiąć i w tej chwili też jest dostarczane właśnie sprężone powietrze do samolotu i dzięki czemu możemy uruchomić silniki, czy też mamy klimatyzację po prostu. No i tutaj po uruchomieniu APU powinniśmy właśnie włączyć sobie tutaj APU Bleed. Tutaj to działa w pozycji auto, w tej chwili dałem off, tak, jest w auto, jest dobrze, tak to powinno działać. Więc zobaczmy sobie ten APU, nie APU, tylko panel Bleed Air. Bleed Air to jest po prostu system upuszczanego powietrza z silnika, który jest właśnie dostarczane tutaj do różnych układów samolotu, między innymi właśnie, jak wspominałem, po to, żeby uruchomić silniki, albo po to, żeby odlodzić skrzydła, czy też silniki też, albo żeby dostarczyć powietrze do klimatyzacji i mieć po prostu nawiew, tak, klimatyzowanego powietrza. No i normalnie podczas lotu, kiedy działają nam silniki główne, to sprężone powietrze pobierane jest z silników głównych, czyli tak, tu mamy z lewego silnika, jak i z prawego silnika może być pobierane. Znaczy normalnie jest pobierane z lewego, jak i prawego. I tu mamy właśnie możliwość wyłączenia sobie tego pobierania powietrza, upuszczania powietrza z lewego silnika, czy też z prawego, przez te przyciski. Ale normalnie powinniśmy to mieć włączone, tak żeby te właśnie sprężone powietrze było upuszczane z tych silników i dostarczane tutaj do paków, czy też do innych systemów w samolocie, które potrzebują tego sprężonego powietrza. Tak jak tutaj mamy podpis WAI, czyli Wing Anti-Icing, czyli właśnie odladzanie skrzydeł. Tak, bo też sprężone, to gorące sprężone powietrze z silników jest też dostarczane do odladzania skrzydeł. No i tutaj również nie zobaczymy, jak wygląda schemat takiego bit systemu. Normalnie byśmy chyba też tutaj mieli, możliwe, że pod tym przyciskiem R, tak, czyli powietrze, byśmy mieli układ bleed. Niestety posłużymy się tylko tym, tak, czyli tutaj z lewego silnika, jak i z prawego pobierane jest, upuszczane jest sprężone powietrze, tak, bo te silniki właśnie sprężają powietrze i ono jest jakby podbierane tym silnikom, to powietrze. Trochę to obniża sprawność oczywiście silnika, ale też jest to potrzebne, żeby właśnie tutaj obsługiwać inne systemy w samolocie, jak i możliwość właśnie utrzymywania też odpowiedniego ciśnienia w kabinie. No i to powietrze tutaj, jak widzimy na diagramie, trafia tutaj dalej do paka lewego, jak i paka prawego oraz do czegoś takiego, co się tutaj zowie Trim Air. Trim Air to jest z kolei system gorącego powietrza mieszany z tym powietrzem klimatyzowanym, dzięki czemu właśnie można regulować temperaturą powietrza w kabinie. Tak, bo też tutaj mamy paki, czyli inaczej po prostu system klimatyzacyjny, który ochładza to gorące powietrze z silników, tak, bo powietrze z silników dostarczane zawsze jest gorące i ono musi być schłodzone. Jest tutaj schłodzone poprzez te paki. Mamy lewy pak i prawy pak. Możemy te paki też sobie wyłączyć. One normalnie działają w trybie auto. I powinniśmy tak zostawić. No i jak powietrze trafia dalej do kabiny, to normalnie zawsze byłoby wtedy schłodzone, czyli zimne powietrze. A żeby je trochę też ogrzać, to stosuje się właśnie Trim Air, czyli dodatkowy tutaj układ powietrza gorącego, które nie jest tutaj już chłodzone, ale ono się miesza z tym powietrzem z paków, dzięki czemu mamy właśnie możliwość też regulacji temperatury. I tutaj możemy te Trim Air sobie też wyłączyć. Mamy wtedy podpis fold, że nie działa. Ale normalnie powinniśmy zostawić w trybie on działającym. Tu jeszcze na dole, jeżeli chodzi o Bleed Air, mamy izolację, tak, czyli zawory takie izolacyjne. Mamy zawór lewy centralny, jak i prawy. One normalnie też właśnie działają w trybie auto, czyli komputer sam nimi steruje. I jeżeli właśnie na przykład oba silniki by nam działały już, lewy i prawy, i one by dostarczały tego sprężonego powietrza, no to te zawory zostałyby zamknięte, na przykład lewy i prawy by został zamknięty, albo po prostu centralny by jeden by został zamknięty, tak żeby właśnie odciąć te dwa układy bleed air z lewego silnika, jak i prawego, tak żeby one bezpośrednio, tak żeby to powietrze trafiało bezpośrednio do paków, tak, nie musi się tutaj mieszać.
W tej chwili na przykład działa tutaj APU, czyli powietrze sprężone jest pobierane z tego silniczka APU i ono tutaj trafia zarówno do lewego paka, jak i prawego. Tutaj moglibyśmy na przykład odciąć tą izolację i w tej chwili trafiałoby tylko tutaj do paka lewego. No i też ta izolacja jest po to, że gdyby był wyciek jakiś, tak, tutaj w tych rurkach, tak, przez które to powietrze jest dostarczane, byłby jakiś wyciek, to no na przykład w tym miejscu mielibyśmy wyciek, no to komputer też wykryje ten wyciek i po prostu na przykład odizoluje to miejsce wycieku, dzięki czemu no to sprężone powietrze nie będzie nam uciekać. Ale oczywiście my też nie zobaczymy na tych przyciskach żadnych podpisów, byśmy to widzieli na ekranie, gdyby był tutaj w tym samolocie to symulowane, podgląd takiego układu blit, ale tutaj tego nie mamy. W każdym bądź razie tutaj komputer, jeżeli to wyłączy, to zawsze będziemy mieli podpis auto, tak, nie będziemy widzieli, który tutaj izolacja została odcięta. No idąc dalej do góry, tak, jak tutaj już mamy te paki, to też mamy tutaj właśnie air conditioning, czyli tę całą klimatyzację i regulację temperatur. Weźmy na przykład to pokrętło. Tu mamy pokrętło do nastawy temperatury, jaką chcemy mieć w kabinie pilotów, czyli flight deck temperature. Tutaj samolot tego dokładnie nie oddaje, ale tu mamy dwa nastawy, automatyczny i na dole manualny, czyli ręczny. My możemy się tutaj tylko kręcić tym pokrętłem co do automatycznego. No i mamy C od cold do W warm. No i temperatura zimna to jest 18 stopni Celsjusza, a ciepła to jest 29 stopni mniej więcej. No i tak na środku to będzie 24 około stopnie. No i mniej więcej tak sobie zostawiamy przeważnie, no ale tu też nie ma sensu tym za bardzo sterować w symulatorze, bo i tak nie odczujemy, ani czy jest nam zimno, czy ciepło. Ale też nie jest oddawane tutaj pokrętło co do nastawy ręcznej, bo tutaj to pokrętło powinno się móc przestawić też w dół i w te dolne zakresy. Wtedy mamy nastaw ręczny. No i tu mamy temperaturę w kabinie tej pasażerskiej już. I tak samo mamy od cold do warm. Z tym, że jest to taki nastaw globalny dla wszystkich, dla całej kabiny. A normalnie jeszcze kabina jest podzielona na strefy od A do F bodajże i tam już na przykład stewardesy czy stewardzi mogą regulować jeszcze konkretnie temperaturę w danej strefie, ale już tylko plus minus 6 stopni względem tej nastawy tutaj, co piloci sobie nastawią, tak, tylko w takim zakresie. No i tutaj u góry jeszcze mamy dwa przyciski co do recyrkulacji, tak, możemy sterować wentylatorami recyrkulacji powietrza. Mamy dwa układy tej recyrkulacji, górny jak i dolny. No i mam przyciski, żeby sobie na przykład włączyć i wyłączyć dane wentylatory. To też pomaga właśnie tak recyrkulować powietrze i też wspomaga działanie paków i całej klimatyzacji. No normalnie zostawiamy w pozycji on oczywiście, nie ma sensu tego wyłączać. Tutaj po lewej mamy equipment cooling, czyli jeszcze dodatkowo chłodzenie całego tutaj oprzyrządowania w kabinie pilotów, dlatego że tam są komputery, elektronika, to się wszystko grzeje i to trzeba też chłodzić. To działa w trybie auto, możemy dać to wyłączyć albo zrobić takie obejście, to jest override. Normalnie zostawiamy w trybie auto, tutaj działa to w ten sposób, że chłodniejsze powietrze jest pobierane właśnie z luku bagażowego, dlatego że tam jest chłodniejsze powietrze i ono jest tutaj transferowane do kabiny od dołu, do kabiny pilotów od dołu, gdzie tak, to powietrze chłodne przelatuje przez te wszystkie komputery, elektronikę w kabinie pilotów i górą jest z powrotem wyciągane do luku bagażowego, gdzie z kolei się ochładza i tak dalej, to sobie tam cyrkuluje. Mamy też przycisk Gasper, to jest z kolei włączenie pasażerom no po prostu takiego nawiewu tego powietrza. Jak to wyłączymy, no to tak pasażerowie nie będą mogli sobie włączyć na panelu górnym nad sobą przyciskiem po prostu tego nawiewu. Tu mamy jeszcze przycisk do resetowania, ale on nie działa, resetowania klimatyzacji. Także tutaj co najważniejsze, tak, zostawiamy wszystko włączone, tak, zwłaszcza tutaj bleed air z APU w auto i bleed air z silników w pozycję on, izolację na auto, tu wszystko też paki na auto. Trim R na auto i to jest najważniejsze i tu też wszystko na auto. Tymi pokrętłami nie musimy się też nawet przejmować. Zobaczmy sobie teraz ten panel. Mamy tutaj pressurization, czyli utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia w kabinie. Bardzo ważna rzecz w samolocie, żeby właśnie utrzymywać odpowiednie ciśnienie, żeby no,
żeby wszyscy wysiedli zdrowo z tego samolotu. No, w symulatorze tutaj nie jest to aż tak istotne, dlatego że i tak tego nie odczujemy. W każdym bądź razie, o co tutaj chodzi z tymi przyciskami? Mamy coś takiego jak właśnie zawory tutaj zabezpieczające, tak, sterujące w ogóle tym utrzymywaniem odpowiedniego ciśnienia. Dwa zawory wylotowe, mamy zawór przedni i rufowy. I normalnie też powinny działać w trybie auto i tak powinniśmy zostawić. Jeżeli coś będzie nie tak, coś się psuje z tymi zaworami, to możemy przejść w tryb ręczny, tak? Czyli wciskamy przycisk dla na przykład zaworu tutaj przedniego i mamy teraz podpisane MAN, czyli manual. I tutaj tym pstrykaczem możemy sobie teraz tym zaworem sterować, czyli idąc w górę możemy, dając w górę możemy otworzyć, tak, open, czyli otwieram teraz zawór i on się teraz stopniowo powinien otwierać. W dół o jedną pozycję to jest taka pozycja neutralna, że zawór się zatrzymuje, nie jest ani otwierany, ani zamykany. No i dając w dół jest close, czyli zawór się powoli teraz zamyka i jak przytrzymuję close, to on się ciągle teraz zamyka. No i mogę znowu dać do góry, do neutralnej pozycji i tak ustawić zawór w odpowiedniej pozycji. Oczywiście pozycję tego zaworu też powinien móc zobaczyć tutaj na tym wyświetlaczu dolnym, jednak tu przycisk też pewnie jest niedostępny, który to powinien nam oddawać. Też nie jestem pewny, który to byłby przycisk, możliwe, że też R, bo żaden inny mi raczej tu nie pasuje. No ale tutaj też nie jest to do końca symulowane. No i podobnie się sprawa ma z tym zaworem rufowym. I tu mam jeszcze pilot pokrętło do sterowania ręcznym, też w razie jakiejś tam awarii, do sterowania ręcznym z kolei w wysokości kabiny do lądowania. No też ważna sprawa, jeżeli właśnie tutaj, bo oczywiście samolot może lądować na lotnisku docelowym, które znajduje się z kolei na różnych wysokościach nad poziomem morza, tak? Może być lotnisko, które jest położone dokładnie, no, może parę stóp nad poziomem morza, może być lotnisko położone w górach, na przykład 5000 stóp nad poziomem morza. No i ciśnienie w kabinie po wylądowaniu musi się właśnie pokrywać z tym ciśnieniem, jakie panuje na zewnątrz, tak? Na przykład jak będziemy wyżej, to będzie to ciśnienie inne niż gdy będziemy niżej. I tutaj automat oczywiście dostosowuje to ciśnienie, ale też może się coś popsuć i tutaj pilot wtedy musi ręcznie, kręcąc tym pokrętłem, nastawić sobie odpowiednie to ciśnienie w kabinie podczas lądowania, jakie ma być. I tutaj można, tak, na środku jest pozycja neutralna i kręcąc w prawo mamy increase, czyli zwiększamy to ciśnienie w kabinie, a kręcąc w lewo, tu nie mogę kręcić w lewo, mogę kręcić tylko o, w takim zakresie, to jest nieprawidłowe. Powinienem skręcić w lewo, czyli decrease, zmniejszać to ciśnienie w kabinie. No i ten przycisk jeszcze można pociągnąć, to jest pull on, tak, czyli jeszcze pociągnąć, żeby to ten nastaw tak wykonać. No ale tym w symulatorze też raczej nie musimy się przejmować. Dobrze, jeżeli chodzi o uruchamianie samolotu, to tutaj dalej powinniśmy czym prędzej też włączyć ten przycisk podpisany ADIRU, czyli jest to włączenie tutaj systemu, który będzie, no, który służy po prostu do dostarczania informacji komputerom co do pozycji samolotu względem tam właśnie tak, GPS-a, jak i wszelkich informacji o prędkości, o temperaturach powietrza, o wysokości samolotu. No i w ogóle położeniu całego samolotu, co się z nim dzieje. Także to jest też bardzo ważna rzecz, żeby to włączyć. Chociaż ten symulator nie wiem na ile to daje, bo tutaj widzimy, że wszystkie informacje mamy, były już chyba podane od razu, na jakiej się znajdujemy wysokości, jaka jest nasza prędkość, położenie i tak dalej. No ale tak, powinniśmy to też włączyć. I co do fly-by-wires, tutaj mamy możliwość wyłączenia głównego komputera lotu, tak, kontrolowania lotu. Tu mamy zabezpieczający taki klapkę i możemy zrobić disconnect, czyli wyłączyć komputer lotu, jak i dać pozycję auto. Auto w normalnym tutaj trybie będzie powodować, że komputer będzie włączony. Jestem ciekaw też, czy to reaguje. Tak, to reaguje też dokładnie na to, czyli to jest odzerowanie też tego przycisku toggle fly-by-wire. Oczywiście powinniśmy mieć normalnie w trybie auto. Ale jeżeli chcemy się pobawić tak w latanie bez wspomagania komputera,
który też oczywiście chroni nas przed różnymi niebezpiecznymi sytuacjami, przed przechylaniem samolotu niebezpiecznie ostro, czy to w górę, czy w dół, czy na boki, czy tak chroni nas przed nadmierną prędkością albo przed przyciągnięciem. Także tutaj normalnie tak używamy tego wszystkiego i latamy w trybie auto, no bo też chodzi i o bezpieczeństwo pasażerów, ale w celach symulacji możemy się też pobawić i to wyłączyć i tak polatać bez fly-by-wire. Jak zamkniemy tą klapkę, to widzimy, że ona powoduje, że ten pstrykacz automatycznie wchodzi w dół, w pozycję auto i się załącza fly-by-wire. Także też należy o tym pamiętać. Idąc tutaj mamy emergency light, czyli światła ewakuacyjne. I tu, tak, tego nie można przełączyć, to jest nieaktywne, ale normalnie powinno być w pozycji armed uzbrojone, czyli światła automatycznie załączą się te ewakuacyjne w razie tak jakiegoś tutaj, no powiedzmy, lądowania awaryjnego. I to zabezpieczenie też powoduje, że ono, to ustawienie, znaczy ten przełącznik ustawia się w pozycję arm. Tu moglibyśmy, gdyby to działało, ustawić to w on lub off, ale to też nie ma sensu za bardzo w tym symulatorze. Mamy service interphone, taki przełącznik, a on też nie działa. Ok, no to nie mamy takiego przełącznika. To też nie jest aż tak istotne w symulatorze tym, ale ten przełącznik jakby pozycję bodajże off rozdziela możliwość komunikacji między, tak, rozdziela dwie linie. Także linia komunikacji między pilotami a mechanikiem i tworzy osobną linię komunikacji między pilotami. A w trybie on jakby złącza te dwie linie, czyli jednocześnie można rozmawiać. Obaj piloci, pierwszy oficer, jak i kapitan, mogą rozmawiać między sobą i to też będzie słyszał wtedy mechanik. Także tutaj mamy taki pstrykacz, który i tak nie działa, ale ok, jedźmy dalej. Mamy passenger oxygen, czyli tutaj możemy zrzucić pasażerom maski tlenowe, jeżeli zajdzie taka potrzeba, ale nie możemy też tego zrobić, bo tu na przycisku działa tylko osłonka i nie można tego włączyć. Tutaj dalej mamy podgrzewanie szyb, window heat, i mamy tak, z lewej strony mamy dwa przyciski, jak i z prawej. Z lewej strony, czyli mamy side, boczne, jak i forward, przednie. I to należy włączyć, tak? Tutaj włączyłem podgrzewanie lewych szyb bocznych. I tu chodzi o te dwie szyby z boku, a przednia lewa to jest oczywiście ta tutaj z przodu. I teraz włączmy też tą przednią. No i to samo mamy z prawej strony, prawa przednia i dwie boczne z prawej strony włączone podgrzewanie. Kolejna tutaj sprawa to hydraulika. Tu mam jeszcze przycisk RML Turbin, ok, może to omówmy, bo to dotyczy też prądu, jak i hydrauliki. Tutaj, jeżeli padnie nam całkowicie generatory i zasilanie, to jeszcze można się ratować włączeniem właśnie REM Air Turbine, czyli takiej turbiny, która wysunie się z kadłuba i będzie tam taki, no będzie po prostu turbina, takie śmigiełko, które będzie nam napędzać, no poprzez wiatr będzie się obracać i generować nam prąd, który zasili nam te newralgiczne układy przynajmniej samolotu. Ale tego też nie można włączyć, tutaj działa tylko tą osłonkę możemy sobie tylko podnieść, ale sam przycisk nie działa. Ale tym też powinien sterować komputer i włączyć taką turbinę automatycznie, gdy zajdzie taka potrzeba. I mamy przyciski hydrauliki. Tutaj też normalnie byśmy zobaczyli cały diagram hydrauliki poprzez ten przycisk tutaj, ale on, tak, on też nie działa oczywiście, więc dlatego też posłużymy się tym panelem górnym, chociaż tu niewiele widać. Ale ogólnie tak, mamy, jak to w większości takich dużych samolotów, mamy trzy układy hydrauliczne, tak, żeby też była redundancja i w razie awarii jednego, żeby jeszcze były jakieś, albo w razie awarii dwóch, żeby był chociaż jeden i tak dalej. I mamy właśnie trzy układy hydrauliczne. Lewy, i to mamy przyciski i pokrętło dotyczące się tutaj, ta lewa kolumna, to jest właśnie dotycząca lewego układu hydraulicznego. Mamy centralny układ hydrauliczny i mamy prawy układ hydrauliczny. No i lewy układ hydrauliczny, jak i prawy, one są identyczne i są zasilane z silników, tak? Lewy układ z lewego silnika, a prawy układ hydrauliczny jest zasilany z prawego silnika. No i właśnie silniki zasilają nam pompy hydrauliczne. Tu mamy główne pompy zasilane, tu mamy lewą i prawą, która jest zasilana z prawego, jak i tutaj z lewego silnika. Oczywiście te pompy też należy włączyć. I to są pompy główne, a tu na dole mamy pompy na żądanie.
I tutaj te pompy to są pompy elektryczne dla lewego i prawego silnika. I tu możemy też tymi pompami na żądanie sterować tym pokrętłem. Możemy dać pozycję off, auto albo on. No i pompy na żądanie, te wszystkie tutaj cztery. One oczywiście, jeżeli damy je w pozycję auto, to zadziałają, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jeżeli właśnie układ hydrauliczny będzie potrzebował tak więcej siły, no to wtedy dodatkowo załączą się te pompy na żądanie, dostarczając tak większe ciśnienie w tych układach hydraulicznych. I normalnie powinniśmy właśnie ustawiać je do pozycji auto. Tutaj tego symulator tego raczej nie oddaje, ale też ważna jest jakby kolejność uruchamiania tego. Także to sobie za chwilę wszystko włączę. Ale umówmy to jeszcze dalej. Umówmy jeszcze tę hydraulikę centralną, bo tu działa troszeczkę inaczej. Tu mamy też dwie pompy, ale już elektryczne. Te główne. Je też sobie włączamy. No i mamy też tutaj po dwie pompy centralne, to te na żądanie. Tu mamy podpis R, czyli one działają poprzez układ bleed. Czyli dzięki temu, że działa bleed R, tutaj ten układ, tak, to ten bleed R może napędzać też te dwie pompy centralne na żądanie. I również jeżeli nie mamy prądu w samolocie, to ta RAM turbina też będzie nam zasilała ten układ centralny, te dwie pompy główne będzie nam napędzała. No i po coś hydraulika? Oczywiście hydraulika jest nam potrzebna, żeby tutaj móc sterować różnymi elementami samolotu. I tak na przykład tutaj lewa hydraulika służy do sterowania ciągu wstecznego lewego silnika. No i różne powierzchnie sterowe, jak lotki, ster kierunku, ster wysokości i część spoilerów. Oczywiście to jest też dublowane też przez inne systemy hydrauliczne. I tak właśnie hydraulika prawa, ona tutaj steruje ciągiem wstecznym prawego silnika. I tak samo powierzchniami sterowymi, jak sterem kierunku wysokości i też spoilerami, oczywiście tu już innymi spoilerami, ale także steruje też hamulcami kół. I hydraulika centralna tutaj też steruje lotkami, częścią innych spoilerów, sterem kierunku i wysokości, klapami i slotami. Też steruje tutaj kołem przednim i wspomaga wysuwanie podwozia i wspomaga też alternatywne hamulce podwozia, jeżeli te normalne by nie działały. W tej chwili oczywiście też możemy zauważyć, że mamy napis fault, oznacza to, że ciśnienie hydrauliczne jest niskie w danym systemie. Tu zobaczmy, że dla centralnego już nie mamy, jak włączymy, to nie mamy podpisu fault, a to dlatego, że te pompy dwie działają właśnie na prąd, to są pompy elektryczne. A że mamy dostarczone zasilanie, to te pompy działają, tak? One już wytwarzają odpowiednią ilość ciśnienia, żeby hydraulika, ta centralna działała. Z kolei, gdy włączyłem tutaj lewą czy też prawą hydraulikę, która jest zasilana z silników, no to ona wciąż ma podpis fault, czyli ciśnienie jest zbyt niskie. No i oczywiście jest to stan obecnie normalny, dlatego że zarówno lewy, jak i prawy silnik główny nam nie działa. No i podobnie ma się sprawa tutaj z pompami na żądanie. Też mamy podpisy fault. No jeżeli chodzi o kolejność właśnie uruchamiania tych pomp hydraulicznych, to tutaj raczej samolot ten tego nie oddaje, ale normalnie powinniśmy najpierw tutaj włączać tą pompę na żądania prawą. Tak, dajemy na auto. Robimy tak dlatego, żeby zapobiec przenoszeniu, transferowaniu płynu hydraulicznego między tutaj układami. Dlatego najpierw dajemy prawą. No i teraz normalnie możemy uruchomić kolejne tutaj pompy na żądanie, znaczy uruchomić też, ustawi się w pozycję automatyczną. Zobaczmy sobie teraz tutaj układ paliwa. W sumie może nie tyle układ, co w ogóle panel paliwa na tutaj panelu górnym. Tak, tutaj mamy pompy co do paliwa, jak i przyciski crossfit, czyli do transferu paliwa między zbiornikami. Ogólnie w samolocie Boeing 777 mamy trzy zbiorniki paliwa. Mamy lewy zbiornik centralny, tu mamy pompę centralnego i prawy zbiornik paliwa. I każdy z tych zbiorników, jak widać, ma po dwie pompy. Tu mamy dwie pompy w lewym zbiorniku, mamy pompę tak przednią i rufową, tak samo w prawym, dwie pompy przednią i rufową. I centralne pompy, pompę lewą i prawą. I normalnie przed uruchomieniem silnika te pompy też powinniśmy powłączać. Tutaj, jak już mówiłem, domyślnie włącza się lewa pompa przednia, gdy włączamy APU, ale tu także należy to włączyć i tak, żeby podświetlało nam się on.
I włączamy pozostałe pompy. Możemy też włączyć centralną, oczywiście, jeżeli mamy tam paliwo. Jeżeli weźmiemy sobie fuel tank controls, tak, to ja tutaj widzę, że w centralnym zbiorniku mam zero paliwa, więc w sumie nie ma sensu włączać tych pomp, ale też oczywiście możemy to zrobić. Pompy centralne tutaj też wspomagają zrzut paliwa. Jeżeli chcemy się pozbyć paliwa w trakcie lotu, tak, to możemy też zrzucić paliwo i tutaj te pompy wtedy też raczej powinniśmy włączyć. No i tu mamy właśnie crossfit, jak mówiłem, czyli transfer paliwa między zbiornikami, czyli też wyrównywanie paliwa między zbiornikami. Mamy aż dwa zawory do transferu, przedni i rufowy. No i w tej chwili, jeżeli ja mam nierówną ilość paliwa w zbiornikach, dlatego że mi działa APU i pobiera paliwo z lewego zbiornika tylko, no to robiąc sobie crossfit mogę tutaj te paliwo wyrównywać. Oczywiście to wymaga też czasu. Tak, w tej chwili widać, że tu mam 23 900 funtów. Tu mam 24 900 funtów, więc tak, tutaj lewe paliwo, znaczy z lewego zbiornika paliwo jest pobierane przez APU. I kolejny tutaj panelik też dotyczący paliwa to jest Fuel Jettison. Fuel Jettison oznacza właśnie zrzut paliwa. Jeżeli mamy sytuację, że musimy pozbyć się paliwa, na przykład przy jakimś tam awaryjnym lądowaniu, to właśnie za pomocą tutaj tego panelu możemy to zrobić. Najpierw trzeba uzbroić cały system, czyli wciskamy przycisk ARM. Teraz tutaj na tym wyświetlaczu górnym powinno się wyświetlić informacja, ile paliwa chcemy pozostawić w zbiornikach. Coś w rodzaju fuel remain, ale widzę, że nie mamy tu takiej informacji. To gdzieś na dole ona się powinna wyświetlać, zamiast właśnie chyba total fuel powinno się zmienić na remain fuel albo coś takiego. No i teraz musielibyśmy ustawić, czy to, co nam tutaj pokazuje komputer, ile nam paliwa zostawi, jest w porządku. A komputer domyślnie nam zostawia paliwo tak, żeby masa samolotu była ustawiona na maksymalną masę do lądowania. Tak, czyli pozbędzie się całego paliwa, które powoduje przekroczenie masy samolotu do lądowania. Jeżeli nam to ta ilość paliwa nie odpowiada, to tym pokrętłem można to sobie właśnie regulować, czyli kręcimy w increase, czyli mówimy, że chcemy zwiększyć ilość paliwa pozostawionego w zbiornikach, albo kręcąc w lewo, ale to nie działa, mogę zrobić pewien obrót, albo kręcąc w lewo, to sobie właśnie zmniejszamy tą ilość paliwa, jaką chcemy pozostawić w zbiornikach. Kiedy ten przycisk puścimy, to on powinien wrócić automatycznie do pozycji środkowej, bo on powinien sprężynować. Jest jeszcze pull on, czyli ten przycisk trzeba też pociągnąć, jeżeli chcemy ten nastaw rzeczywiście ustawić, bo jeżeli tego nie zrobimy w przeciągu jakiegoś tam czasu, to komputer przywróci ustawienie automatyczne, czyli to domyślne, czyli masę do lądowania. No i jeżeli już mamy też wybraną ilość paliwa, jaką chcemy sobie pozostawić, no to zostaje nam wtedy, tu są chyba zabezpieczone przyciski, tak, odbezpieczyć te przyciski i je, tak, można je nawet wcisnąć, no i po prostu je wcisnąć. To otworzy dysze, tak, to są dysze lewa i prawa, przez które zostanie paliwo wyrzucane z samolotu. Kiedy zakoń... O, włączyłem to, nie chciałem tego włączać. Kiedy zakończymy, tak, wyrzucanie paliwa, tak, trzeba, należy zamknąć dysze i rozbroić cały system. Dobrze, zerknijmy sobie tutaj niżej, co mamy. Tu mamy przełączniki głównie co do świateł i też jest antyodladzanie. Pierwsze, co należy zrobić, to oczywiście też ustawić tutaj oznaczenie dla pasażerów no smoking i zapiąć pasy. No smoking powinno być raczej ciągle na on. Zapiąć pasy, no też możemy dać na auto ewentualnie, ale jeżeli chcemy sami tym sterować, no to dajemy na on. I wtedy na przykład, kiedy już wzbijemy się w powietrze, możemy sami przestawić to na off i powiedzieć pasażerom, że mogą tutaj już opuszczać swoje miejsca siedzące. Tutaj mamy anti-icy, czyli odladzanie samolotu, mamy odladzanie skrzydeł i odladzanie silników. Widzimy, że wszystko jest w pozycji auto, czyli wszystko załączy się automatycznie, kiedy będzie, tak, kiedy komputer wykryje oblodzenie samolotu. No i też możemy tym sterować, dać off albo on dodatkowo, tak samo dla odladzania silników.
Tutaj mamy szereg przycisków też ze światłami. Mamy światło beacon, które należy włączyć przed uruchomieniem silnika i wyłączyć po zgaszeniu silników. Mamy światło nawigacyjne, które w sumie już teraz możemy włączyć, dlatego że jesteśmy w samolocie i operujemy tutaj, i tutaj usługa naziemna powinna widzieć, że coś tutaj sobie robimy. Mimo że silniki są zgaszone, to tak, beacon jeszcze nie musimy dawać, ale NAV powinniśmy dać. Mamy też podświetlanie loga. Tak, czyli po prostu tutaj dajmy helikopter. Tak, podświetlanie tutaj loga na stateczniku pionowym. I podświetlenie skrzydeł, tak żebyśmy mogli zobaczyć na przykład oblodzenie na skrzydłach, czy występuje. Ja na razie zostawię sobie te dwa światła. Chociaż loga nie muszę, jest dzień, to też nie muszę loga włączać, ale NAV powinienem teraz mieć włączone. Tu mamy testowanie podświetlenia wszystkich przycisków, ale ten przycisk nie jest symulowany. Może to jeszcze sobie zróbmy zooma tego, ok. Tutaj dalej mamy pokrętła sterujące oświetleniem, ale wewnątrz kokpitu. Tu mamy zintegrowane dwa pokrętła, overhead i circuit breaker, czyli no overhead, czyli właśnie ten panel górny, podświetlenie panelu górnego. Nie wiem, czy tu będzie coś widać teraz. Jest dzień, więc chociaż nie wiem, czy też symulowane, może nie za bardzo. No i tutaj podświetlenie, tam wyżej mamy, o, bezpieczniki. I tu też moglibyśmy, gdyby to działało, chyba sterować sobie podświetleniem tych bezpieczników. Tu mamy włączenie świateł takich kopułowych, można by powiedzieć, tak? Czyli świateł oświetlających tutaj, chyba to z boku. O, to są jakieś światła. Oświetlających tutaj całą kabinę takim jasnym białym światłem, ale to nie działa chyba też za bardzo. No niestety oświetlenie w tym samolocie nie jest dobrze oddane, jeżeli chodzi o oświetlenie wnętrza. Mamy przycisk Storm, który podświetla tutaj, włącza nam wiele świateł naraz, tu akurat widzimy, że coś działa i podświetla nam overhead panel. Tutaj mamy ustawienie główne co do jasności różnego rodzaju podświetlenia. I tym pokrętłem możemy sobie właśnie ustawiać tą jasność. Oczywiście chodzi o jasność ogólną wszystkich innych oświetleń. I tu jak zobaczymy, na przykład weźmy sobie to pokrętło, tak? Tu zobaczymy, że jest taka kropeczka. Jeżeli ustawimy tą jasność, no tutaj, tak? W tej chwili mam wszystko ustawione na równi z tą kropką. To teraz jasność, na przykład overhead panel czy tych bezpieczników, będzie identyczna jak ustawienie tutaj tego głównej jasności. Tak, czyli tym ustawiam główną jasność i teraz te podświetlenia będą ustawiane jak ta główna jasność. Tak samo chyba jest na tym pokrętle, też mamy kropeczkę, więc tak samo będzie działało. Oczywiście tutaj jest przekręcone, więc już będzie inaczej. No i jak ustawię sobie jakąś tą główną jasność, to teraz kręcąc z kolei tym pokrętłem, na przykład już konkretnie, na przykład na overhead panel. No to ja teraz na przykład kręcąc w prawo mówię, że chcę jaśniej, trochę jaśniej niż to główne oświetlenie ustawione, tak? A kręcąc w drugą stronę to, że chcę ciemniej niż ustawiłem sobie tutaj na głównej jasności. Także tak to mniej więcej działa. Znaczy powinno działać, ale nie działa, bo niestety samolot tego ten nie oddaje. I tu mamy z kolei znowuż zintegrowane oświetlenie co do świateł. To większe jest opisane jako Glare Shield panel, czyli podświetlenie tam różnych właśnie pokręteł w tym panelu, w tej osłonie przeciwodblaskowej. Co to jest? Tu chodzi po prostu, o, to jest ta osłona przeciwodblaskowa. I tu mamy szereg przycisków i pokręteł, i one też mogą być oświetlone. No, przynajmniej powinny być, o ile ten samolot to daje. I tu mamy mniejsze pokrętło, ono jest podpisane Flood. Czy jest to światło szerokostrumieniowe, które także oświetla panel osłony przeciwodblaskowej, ale już takim innym rodzajem światła, tak? Takim światłem szerokopasmowym. No i tutaj mamy trzy przyciski do świateł lądowania: lewe światło nosowe i prawe. Teraz jest on, teraz jest off. I kolejne światła runway, turn off, czyli takie światła boczne, które nam pomagają wchodzić w zakręty, na przykład przy kołowaniu, czy przy zjeżdżaniu, czy z płyty startowej
na drogę kołowania i tak dalej. Tu normalnie mamy off lub on pozycję. Mamy światła taxi, w tej chwili off, i światła stroboskopowe, w tej chwili także wyłączone. Światło taxi, czyli światło oczywiście kołowania, które powinniśmy włączyć przed kołowaniem. Tu mamy jeszcze pokrętła co do wycieraczek, ale wycieraczki, pokrętła działają, ale wycieraczki nie działają. Tak, włączyłem wycieraczkę tutaj lewą. Nie mamy żadnej animacji wycieraczek. No i tutaj idąc jeszcze do góry, tutaj mamy też jeszcze parę przycisków. Mamy cargo fire, tu mamy gaszenie ognia. O, coś już włączyłem. Myślałem, że to jest osłonięte. Nie, nie jest osłonięte. Tak, tu możemy uzbroić gaśnicę, można powiedzieć, czy tam butle gaszące, i tu możemy rozbroić te butle i zagasić pożar w kabinie, znaczy załadunkowej, ale tu działa tylko osłonka. Tu mamy testowanie, ale to nie działa. Tu mam też gaszenie APU, ale też to nie działa. I mamy panel co do silników i mamy coś takiego jak EEC Mode. EEC jest to skrót od Electronic Engine Controller, czyli jest to taki elektroniczny kontroler silników. No i mamy dwa takie kontrolery, lewy i prawy, oczywiście dla lewego silnika i dla prawego silnika. I każdy kontroler działa w dwóch trybach, normal i alternative, czyli alternatywny i normalny. No i oczywiście normalnie powinniśmy używać trybu normalnego. Jeżeli taki układ, taki kontroler się spsuje, to on automatycznie przejdzie do trybu alternatywnego. My możemy też sobie ręcznie, tutaj klikając te przyciski, włączyć tryb alternatywny, jeśli sobie chcemy. No ale tak, o co tutaj jeszcze chodzi? Też nie jestem pewny, czy to jest dobrze oddawane przez ten samolot, ale raczej nie. W trybie normalnym oba te układy EEC używają takiego parametru jak Engine Pressure Ratio, jako właśnie taki główne odniesienie do ustawienia ciągu silników. Chodzi o to, że jak my tutaj właśnie ruszamy manetką ciągu, to te kontrolery na podstawie właśnie tego parametru Engine Pressure Ratio wiedzą, jak dobrać teraz, tak, na przykład paliwo, żeby silniki, moc silników ustawiła się do naszego żądanego ustawienia na przepustnicy. Jeżeli coś się spsuje, to wtedy dany kontroler przychodzi w tryb alternatywny i wtedy jest używany inny wskaźnik, jako ten wskaźnik odniesienia do kontroli mocą. Jest to wtedy wskaźnik N1. Tu akurat mamy ten wskaźnik N1, tak, czyli moc obrotowa tutaj turbiny na silniku. Z kolei tutaj nie widzimy żadnych wyświetlaczach, nie widzimy tego parametru Engine Pressure Ratio, także też chyba nie jest to do końca oddawane. Chociaż same przyciski tam działają, można je przynajmniej wcisnąć. No to jest tam, tak ogólnie odnosi się to do właśnie sterowania ciągiem silników, ale my tu na potrzeby tego symulatora raczej zawsze będziemy używali pozycji normal. No i mamy tutaj przełączniki start ignition, czyli właśnie startowanie czy też zapłon już silników głównych, czyli silnika lewego i silnika prawego. Mamy jeszcze przycisk auto start, żeby startował silnik automatycznie, a nie ręcznie. I tutaj, żeby wystartować silniki, to przełączymy właśnie się w pozycję start, na przykład dla silnika lewego. W tej chwili całe powietrze z APU bleed kierowane jest do silnika lewego, czyli zamykane są paki całkowicie i wszystko powinno być dostarczane do lewego silnika po to, żeby cała moc tego powietrza sprężonego była kierowana na rozruch silnika. Ale ja jeszcze silników nie będę uruchamiał, bo jeszcze sobie tutaj musimy tak ustalić cały nasz plan lotu, ale to już sobie zobaczymy w kolejnym odcinku. Także dzięki za oglądanie. Tutaj mam nadzieję przybliżyłem Wam mniej więcej, jak działa ten samolot 777, jak działają jego tutaj systemy i jak tutaj obsługiwać, do czego służą te w zasadzie przyciski na panelu górnym.
Także dzięki wielkie i do następnego odcinka. Cześć wam.